Siemanko, jestem Lutek, a dzisiaj obejrzymy sobie ekscytujące zwiastuny gameplaye z najnowszego Wild Run, dodatku do The Crew, który ma nie tylko wprowadzić nowe pojazdy, nowe tryby, czy nowe rodzaje tuningów do samochodów i nowe samochody, a nawet motory, ale także, jak się okazuje, nową grafikę do gry. To jest po prostu coś zajebistego. To jest ogólnie taki obszerny dodatek, jeśli nie wiecie, jeśli nie oglądaliście chyba poprzedniego mojego filmu, o którym właśnie opowiadałem o tym dodatku. Ale zobaczcie, tutaj mamy nowe pojazdy. To jest... momencik, cofniemy sobie kawałek. Tutaj mamy chyba Ducati. Tak, to jest Ducati. Ogólnie to jest tak. Te motory, będzie kilka motorów, będzie cross, będzie jakiś ścigacz, będzie motor przeznaczony chyba do stuntów, ale nie jestem pewny. Będzie jakiś szosowy i nie wiem, czy będzie jeszcze coś w rodzaju choppera. W każdym razie naprawdę prezentuje się to bardzo ładnie. Tutaj mamy, zobaczcie, to jest mod, zaraz zresztą sobie zobaczymy jeszcze gameplaye. To jest taki zwiastun z tej całej imprezy Gamescon, która odbyła się w Niemczech. I zobaczcie teraz grafika, to jest ciekawe. Tutaj mamy grafikę przed, a tutaj mamy po. I zobaczcie teraz, tutaj się zmienia nam wygląd HUDa. Zobaczcie na mapkę. To mapka mi się bardzo podoba. Ona jest podobna do... taka bardzo podobna do Need for Speed'a Hot Pursuit'a. Ona też tutaj jest... Znaczy w Hot Pursuit'cie była tutaj ta mapka i też była taka przeźroczysta. Sama droga była. Po prostu bardzo mi się to podoba. Podoba mi się ten pomysł. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bo no, troszeczkę mi ten HUD w The Crew właśnie przeszkadzał. Na pobokach on troszeczkę zasłaniał może ten, nie wiem, troszeczkę drogę i jakby psuł może efekt prędkości, tak mi się wydaje. A ten nowy wygląda naprawdę spoko. W dodatku zostaną dodane efekty pogodowe, będzie się zmieniać pogoda, będzie to wpływało na sposób, w jaki samochód będzie się zachowywał na drodze, co myślę, że będzie bardzo ciekawym elementem. No i tutaj mamy też prędkościomierz, obrotościomierz i ogólnie zegar jest również zmieniony, wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Tutaj gdzieś mamy poprzedni widok, chociaż myślę, że jesteście świadomi, jak to wcześniej wyglądało. Myślę, że będzie bardziej czytelny teraz ten nowy, tak? On wygląda tak jakby, nie wiem, może to jest jakaś imitacja takiego licznika, jak jest w tych nowych samochodach, że po prostu jest wyświetlany gdzieś na szybie, tak? To jest bardzo też fajne. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. W dodatku to się fajnie łączy z tym nowym trybem kamery. Mam tu na myśli... tutaj już jest taki pokaz. Mam tu na myśli... inne ustawienie kamery jest po prostu od jakiegoś czasu w The Crew i jazda po prostu tymi samochodami jest bardziej dynamiczna. Widzicie te krople na ekranie? One są jakby troszeczkę zgapione moim zdaniem z Need for Speed Rivals. Tam też te kropelki i w ogóle efekty pogodowe są tam po prostu świetne i moim zdaniem no The Crew nie ma co tu się równać pod względem grafiki do właśnie Need for Speed Rivals, ale te gry są zupełnie różne. Tam też mieliśmy otwarty świat, co prawda, ale on był znacznie mniejszy, znacznie mniej rozbudowany, mniej ciekawy. W dodatku tutaj twórcy zapowiadają jedną rzecz. Przede wszystkim grafika, tak? Grafika robi duże wrażenie, gra wygląda inaczej. Będzie to dodatek płatny, jakiś duży, ale też nie jestem pewny, czy tak. Czy osoby, które mają podstawową wersję gry i nie kupią tego dodatku, czy będą mogły sobie grać również w The Crew na starej wersji, tak? To jest właśnie ciekawe, no nie? Bo teraz osoby, które nie kupią dodatku, to tak jakby nie będą mogły, czy po prostu dostaną te same ulepszenia graficzne, a nie dostaną tuningu, powiedzmy, tych osiągów na drift albo na nie wiem, na drag, czy po prostu wszyscy dostaną ten cały dodatek, ale będzie trzeba jakoś inaczej dokupować. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, prawdę mówiąc. Tutaj widzę, że jest coś nowego. Zobaczcie w tym miejscu. Tutaj są ikonki jakiegoś nowego zupełnie tuningu jakby. P. Co to może? Perf? Aha, no tak, przecież my mamy po polsku, a to jest chyba po angielsku perf tuning, to oznacza coś innego, nie wiem jak to tam po angielsku wygląda. Tutaj ktoś próbuje dołączyć do misji z jakimś innym graczem. Drift car is required, czyli będziemy jechać samochodem do driftowania. Zaraz zobaczymy, jak te drifty właśnie tutaj wyglądają.
To jest bardzo ciekawe, no. Gra się naprawdę bardzo, bardzo zmieni tutaj i no, niektórzy twórcy gier ogólnie wydają całkowicie nowy tytuł pod względem aż takich nowości. Tutaj mamy chyba Toyotę, nie, to jest Subaru BRZ akurat, chociaż Toyota 86, czy GT 86 wygląda tak samo, bo to jest to samo nadwozie. A tutaj mamy Subaru BRZ i zobaczymy, jak ten drift właśnie wygląda. Fajnie, fajnie. Tutaj też widzimy, że troszeczkę inaczej wygląda droga. Czy cały czas ta woda będzie tutaj na tej drodze, w tym miejscu w lesie? Czy ona po prostu jest tylko wtedy, kiedy kończy się deszcz? Ale wydaje mi się, że ta misja jest już jakby przygotowana, w sensie te efekty wszystkie pogodowe, czy też wygląd tej drogi jest jakby pod tą misję, tak? I wydaje mi się, że po jakimś czasie te wszystkie takie elementy, jakieś kałuże, nie kałuże, one będą znikać. Zaraz po deszczu na przykład będą się pojawiać, a potem już będą znikać. To by było naprawdę bardzo, bardzo fajne w dekoru, jakby ten świat się troszeczkę zmieniał. Jeśli na pewno macie świadomość tego, jak teraz wygląda The Crew, no i widzicie, że grafika, która jest tutaj prezentowana, może wezmę sobie ten poprzedni materiał, wydaje mi się, że jest troszeczkę więcej kontrastu, chociaż ciężko zgadnąć, ale zauważcie teraz tak, odbicia na samochodzie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na tym wideo, ale tutaj samochód jest troszeczkę bardziej wyblakły. Może to za sprawą faktu, że nie ma deszczu, ale zobaczcie teraz, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj ten samochód na poprzedniej wersji jest troszeczkę szerszy, a więc oznacza to, że kamera jest jeszcze inaczej ustawiona w nowszej wersji. Ale to może być tylko moje złudzenie optyczne, tak? Nie musi to się pokrywać z prawdą. W każdym razie różnica w grafice jest znaczna. Widzimy tutaj lekką mgiełkę. I wydaje mi się, że też jest większy kontrast. Myślę, że to troszeczkę upodobni właśnie grę do Need for Speed Rivals, gdzie też mieliśmy takie warunki atmosferyczne, też cienie były bardziej takie widoczne, bardziej skontrastowany był ten cały obraz gry, a tutaj mamy tego kontrastu dużo mniej. Widać, że ten samochód jest widoczny, wszystkie jego kształty są widoczne, można powiedzieć, w każdym miejscu tego auta. Zobaczcie, jak to wygląda w tej poprzedniej wersji, no nie? Także chodzi tutaj głównie o oświetlenie. No, twórcy tutaj dobrali oświetlenie tak, aby po prostu pasowało to do otoczenia, czyli do rozświetlonego świata gry, gdzie mamy dużo słońca. I po prostu wszystkie elementy samochodu są dobrze oświetlone, a podczas gdy jest burza, mgła i po prostu niebo jest zachmurzone, no to wtedy tego światła jest mniej i samochód jest bardziej ścieniowany. I moim zdaniem bardzo przypomina teraz ta gra, czy ta po tym dodatku już będzie przypominać Rivalsa i mogą niektórzy ludzie z tym mylić tę grę, chociaż nie będzie tak do końca. Chociaż no widzicie tutaj też na tym nagraniu, że klimat, można też powiedzieć, że jest troszeczkę taki z Rivalsa, tak bym powiedział. Ale to jest tylko moja opinia i nie ma się co tym sugerować. Każdy powinien najpierw zagrać w The Crew i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A ogólnie też jest mowa o tym, że jakiś też motion blur jest tutaj inny, chociaż samochód jechał bokiem i drzewo się tutaj strasznie rozmyło. Zobaczcie sobie. Tutaj, no nie? Widać, takie rozmyte drzewo było. W każdym razie Moim zdaniem co? Bardzo ładnie to wygląda wszystko i ja jestem bardzo ciekawy, jak to już będzie wyglądało w praktyce, o czym się na pewno przekonamy, grając w The Crew. I tutaj też duży ukłon w kierunku właśnie twórców gry, którzy postanowili nie wydawać na przykład The Crew 2 teraz z tym samym światem, co było chyba głupotą, tylko wydają po prostu taki obszerny dodatek, w którym będziemy mogli się długo, długo bawić. I będzie to coś, można powiedzieć, zupełnie, zupełnie nowego, doda do gameplayu coś nowego, coś fajnego. Tutaj jakieś, no tu chyba nie ma nic ciekawego. Ktoś wygrał jakąś część. A tu mamy z kolei, chyba będą wyścig, ale nie wiem, w którym to Dead Valley. Nie wiem, w którym to miejscu w Stanach jest dokładnie, Las Vegas. Akurat location to nie, to jest co innego. Tutaj będzie jakiś obszar. W każdym razie to jest taka trasa, na której ścigają się monster trucki, a raczej robią takie fajne stunty, zaraz zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. W każdym razie twórcy też mówią o fakcie, jakoby został zmieniony całkowicie albo w jakimś tam znacznym stopniu model prowadzenia samochodów. I
teraz... O cholera. Zobaczcie na to. Czy to jest Ford Raptor, Ford SVT Raptor? Bo jeśli tak, Ford Raptor jest dostępny w The Crew, ale oczywiście nie Monster Truck, nie obecnie, Monster Truck nie jest dostępny. Jeśli okaże się, że będzie można robić niektóre albo większość samochodów właśnie na Monster Trucki, to będzie bardzo ciekawe, ale no, ten tuning to jest już taki umowny, bo w zasadzie tylko nadwozie zostaje z tego samo. O Boże, co to było? Można było zrobić fikołasa, czy tego, flipa. Backflipa zrobił, kurde, nieźle. Fajna opcja, ja strasznie lubię to w grach arcade'owych, że można tak poszaleć z tymi samochodami, jakieś tam fikołki robić, ja to lubię, naprawdę, to mi się podoba. Co do jeszcze tego systemu prowadzenia samochodów, czy może raczej fizyki jazdy, ona zostanie, tak jak mówię, troszeczkę zmieniona. To oczywiście są informacje z bloga twórców, którzy o tym wspominali i niektóre informacje też będą podane jakoś później na temat tej gry, więcej informacji po prostu. Nie mogą mówić o wszystkim, bo może jeszcze nie wszystko jakby przemyśleli, albo nie wszystko dokładnie chcą tak wprowadzić do tej gry. Chcę na razie sobie potestować, zobaczyć jak to będzie wyglądać i tak dalej. Obecnie to wygląda w ten sposób jak na prezentacji w Gamesconie, którą teraz oglądamy. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Widać tutaj, że, o, tak jak wspomniałem, chociaż może to jest nagrane kamerą taką o sobie jakąś z tej prezentacji i nie do końca to oddaje jakby kolory, ale wydaje mi się, że właśnie jest troszeczkę więcej kontrastu, więcej ten cień jest taki bardziej ciemny. I to może naprawdę bardzo fajnie wpłynąć na ogólne wrażenia z grafiki. Nie wiem jak ten Monster Truck zrobił pętlę, jadąc tak powoli, ale umówmy się, że miał przyklejone koła do ścieżki. No. To wyglądało trochę dziwnie, ale okej. Okay. Czyli można robić takie stunty. To mi troszeczkę przypomina jazdę w Dirt Showdown. Tam musieliśmy driftować po prostu w odpowiedni sposób. I żeby zdobyć jakieś tam punkty i też jakieś ikonki zdobywało i się dostawało punkty. Zresztą w The Crew są takie specjalne eventy, gdzie musimy przejechać przez jakieś tam beczki albo jakieś przesyłki, albo jakieś takie, nie wiem jak to się tam nazywa. W każdym razie są takie misje, gdzie musimy zbierać jakieś tam elementy na drodze i dostajemy za to punkty. Im więcej tych elementów, to więcej punktów i tak dalej. I to chyba na tym samym polega, albo przynajmniej jest to bardzo podobne tutaj. No i tak to wygląda. Tutaj mieliśmy tutaj w interfejsie, jeśli chodzi o to oddalenie, nic tu się specjalnie nie zmienia, ale chyba idziemy właśnie pojeździć dragi w korwecie C7. Tak, to chyba będzie korweta C7. I zobaczymy jak te dragi tutaj wyglądają. Wstęp oczywiście a la The Crew, bardzo mi się podobają te zbliżenia na samochody na samym początku. I zobaczcie teraz, tutaj mamy ciekawą sprawę, bo zegar jest podzielony na kilka stref. Jest ta strefa neutralna obrotów, jest strefa gdzie mamy idealną zmianę biegów albo perfect start lub coś w tym rodzaju. I zaraz zobaczymy jak to działa. Green zone, aha. Trzeba tutaj trafić odpowiednio. Zaraz zobaczymy. Green zone. No chyba będzie bardzo ciężko tutaj trafić, tak myślę. Albo nie. A nie, jest, tak jak mówiłem. Jest ta zielona strefa i w tą zieloną strefę trzeba... O, ale prędkość, ja pierdziu, zobaczcie na to. Ha, niesamowite. Zajebiste. To oczywiście jest tą prędkością już w milach na godzinę bodajże. O cholera. I spadochron będzie? Będzie spadochron, pięknie. Znaczy nie spadochron, tylko hamulec aerodynamiczny, można to tak nazwać. No ale to potocznie mówi się spadochron, można tak powiedzieć. Także fajnie to wygląda. No, nie wiem dokładnie, prawdopodobnie wyścig drag będzie tutaj polegał na tym, aby jechać w miarę prostej linii samochodem, który będzie troszeczkę bujało na boki oraz no, trzeba będzie oczywiście dobrze celować w zieloną strefę, która doda nam prawdopodobnie jakiegoś kopa do przy zmianie biegów. To może być naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i ostatnia prezentacja to jest właściwie jedna z najciekawszych, bo jest tutaj jazda motorem. Weźmy sobie może troszeczkę wcześniej. Tak, tutaj jest ten jeszcze etap, gdzie jeździł korwetą, a tu jest już sama jazda motorem. Jak widzicie, możemy stanąć na koło. To jest prawdopodobnie motocykl typu ścigacz. I
I on sobie zaczyna jakiś event chyba. Będzie trzeba używać Nitro przez jakiś tam obszar, tak. To jest jakieś wyzwanie polegające na tym, aby gracz przez jak największą ilość, jak największą odległość używał Nitra. Z tego co tutaj udaje mi się wywnioskować. W każdym razie, no, ciężko tutaj nie przywołać mi do myśli, czy raczej na język, Test Drive Unlimited 2, gdzie właśnie były motocykle. I w ogóle tam motocyklami jeździło się po prostu świetnie, była to, nie wiem czy czysta jazda motocyklem, ale dostarczało to wiele fajnych wrażeń, ja strasznie to lubiłem. I to była właściwie mój ulubiony sposób spędzania czasu w Test Drive Unlimited, z tego względu, że widok z kasku, jak się skręcało zaraz przy ziemi, ten kask tak był, się czułem jakbym latał tym motorem po prostu nad ziemią, a nie jechał. I ja jestem ciekawy, jak to będzie rozwiązane tutaj w The Crew. Widzimy, że postać mamy chyba tą główną z fabuły. Fajnie by było, jakby można było ją troszeczkę modyfikować. Ja już to wspomniałem na którymś tam odcinku z The Crew, ale... O proszę, teraz jakiś taki nawrót. Jak wam ogólnie się widzi to? Ta jazda tym motorem. Motocyklem, przepraszam. Wygląda to dosyć spoko moim zdaniem. To jest gra arcade'owa, przypominam, nie ma się co tutaj doszukiwać, nie wiadomo jakiej symulacji, ale ogólnie jest to, no ładnie to wygląda, dym spod opon jest git, ogólnie prawdopodobnie chyba zostanie też zmienione to. Zauważyłem, że zobaczcie, to jest jakaś tam druga część tego gameplayu z Gamesconu i również tutaj na drogach mamy mnóstwo tych kałuż i mnie zaczyna zastanawiać fakt, czy one będą nam towarzyszyły przez cały etap grania w tę grę, tym bardziej, że to jest Las Vegas, pustynia, gdzie jest niesamowicie gorąco i te kałuże po prostu powinny w godzinę spokojnie wyparować, a tym bardziej, że jest bezchmurne niebo słonecznie. No nie wiem, to troszeczkę takie zastanawiające, ale no jak mówię, to jest gra arcade'owa. Oh my god, co to jest? Słuchajcie, czy to jest to, co ja myślę? Free Drive Challenge, create your path. Czyli to będzie oznaczać, że będziemy mogli tworzyć swoje własne trasy, moi drodzy. Zobaczcie, wyznaczamy sobie checkpointy, gdzie ma przebiegać trasa. Oj, to będzie coś niesamowitego. Na to chyba każdy czekał. Aby właśnie coś takiego było. O kurde, i będziemy mogli ze znajomym się tutaj ścigać. Wspaniała sprawa. Race your opponent. Tak, to jest po prostu wyścig wyznaczony przez gracza. Wow, to jest naprawdę fajna sprawa. Myślę, że każdy z nas będzie tym zainteresowany, by się w to pobawić. Tworzenie własnych wyścigów. Bardzo popularna opcja w GTA Online. Właśnie tam dużo osób tworzy swoje własne trasy, jakieś tam różne wymyślne, jakieś hopki dodaje do tego, to jest niesamowite w GTA. I widzę, że tutaj jest coś podobnego, o kurde, nie za mocno stanął na tym kole? I tutaj widzę, że jest coś podobnego, po prostu wyznaczamy te checkpointy. O proszę, widok z kasku. Wow! Znaczy nie widok z kasku, tylko ogólnie widok jakby z kasku, ale przed kaskiem. Nie jest to schowane, nie jest kamera schowana za tą szybką. Ale wyglądało to naprawdę fajnie. Wolałbym, żeby troszeczkę dłużej na tym pojeździł, ale coś mu nie wyszło. Chyba zmienia teraz motocykl. Tak, momencik, tutaj coś mieliśmy. Kawasaki Ninja H2. A to ciekawe. Ferrari 450 Speciale. I tu mamy też tuning dla tego motocyklu. Tutaj mamy torowy. To ciekawe, czyli wygląda na to, że motocykle też będą miały jakiś tam swój sposób tuningowania. A tutaj już zmienił na właśnie jakiś inny samochód, to jest Ferrari Italia Speciale, ale nie jestem pewny, to jest chyba jakiś inny model niż ten, który jest obecnie w grze, ale nie mam pewności. Chociaż może nie. End of the demo, okej. Czyli tak to wygląda. Jazda motocyklem spoko, ogólnie naprawdę bardzo fajna sprawa. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce, jak ja będę to, jak ja już będę w to grał, jakie będą moje odczucia z tego. Oczywiście wam o tym opowiem. Dodatek moim zdaniem po prostu świetny, doda wiele ciekawych rzeczy do gry. Między innymi ta grafika, no najbardziej mnie interesuje grafika, motocykle, drift i no i te tworzenie tras, to jest też bardzo ciekawe.
Reszta to jest tak gdzieś, no te wyścigi drag to takie są, no nie wiem, mnie dragi jakby nigdy nie kręciły aż tak mocno jak na przykład drifty, więc to może być naprawdę tutaj ciekawa sprawa. No nie wiem, piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Moim zdaniem fajna opcja, fajna sprawa, że będziemy mogli mieć taki dodatek. Prawdopodobnie gdzieś na 70% ceny otrzymamy naprawdę, naprawdę spory update. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.